Takie tam demówki. Cześć wam, dzisiaj ja jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Homicidal All-Stars, serii, która zwie się Takie tam demówki. Jest to seria, w której biorę na warsztaty demo do różnych gier, które się zbliżają, może w najbliższym czasie, może w troszkę dalszym, może tak jak ten konkretny tytuł, nie mają jeszcze ustalonej daty premiery, przynajmniej zdaniem Steama. O tym za chwilkę powiemy parę słów więcej, więc na samym początku disclaimer: jest to wersja demo, do której każdy miał dostęp podczas tych targów takich, co tam były na Steamie, ale ja bym nie wiedział o jej istnieniu, chociaż interesują mnie demówki. Rozglądam się na lewo i prawo, to jest ich tak często, tak dużo, że trudno je zauważyć, a jeżeli nie są odpowiednio promowane, to przemykają pod moim spojrzeniem. Jednak twórcy tej gry podbili do mnie z pytaniem, czy nie chciałbym nagrać odcinka z ich dema. Nagrywam z dema, bo szczerze powiedziawszy, jak tylko się dowiedziałem, że jest, wbiłem, zobaczyłem i stwierdziłem, że okej, dobra, to jest gierka dla mnie, to jest coś, czym jestem wstępnie bardzo zainteresowany, więc disclaimer poszedł, miałem kontakt z twórcami, nie powinno to w żaden sposób wpływać na moje zdanie. Lecąc dalej, z czym się je Homicidal All-Stars? Jest to gierka, która się zbliża powoli, chociaż mam nadzieję, że szybko, bo wygląda na mega dopieszczoną i to jest coś, w co pograłbym we własnym zakresie. Do tego dojdziemy pod koniec tego odcinka, bo jest tutaj jeden drobny haczyk, który mnie strasznie jara. Deweloperem jest Artificer, to jest firma z Warszawy. Ludzie, którzy kiedyś należeli mniej lub bardziej do Creative Forge, oczywiście niepełny zespół, tam Creative Forge ma troszkę skomplikowaną historię. Pracowali nad takimi grami, które możecie kojarzyć jak Hard West, ostatnio znacznie popularniejszy ze względu na sequela, za moment powiemy więcej, oraz Phantom Doctrine, który mnie strasznie jara, bo to bardziej szpiegowski XCOM, tak bym to nazwał. Jeżeli chodzi o Hard Westa, mieliście odcinek z drugiej części u mnie na kanale i jest to gra, która była produkowana przez Ice Code Games, czyli podwykonawców dla Creative Forge'a. Ludzie, którzy kiedyś byli w tym Creative Forge'u, tam się porozchodzili na różne strony, bo były mniej lub bardziej problemy finansowe. Teraz się Creative Forge odbija, odskakuje od swoich problemów. Założyli m.in. Artificera, który to właśnie popełnił Homicidal All Stars. I to jest o tyle ważne, że oni jakby idą w ten sam motyw, jeżeli chodzi o rozgrywkę, a w bardzo różne klimaty, jeżeli chodzi o setting gry, i to działa. Powiem wam, że to mnie kupuje. Wydawcą jest Good Shepherd Entertainment. Dobra, po kolei, z kim i z czym mamy do czynienia? Gramy jako zespół ludzi w futurystycznej czy dystopiczno-futurystycznej grze. Jeżeli oglądaliście Running Man albo American Gladiator, to jest dokładnie to. American Gladiator spotyka serię XCOM. Jest dystopiczna, troszkę cyberpunkowa przyszłość, a raczej retro przyszłość, retrofuturyzm lat 90. to jak widziano przyszłość w latach 90. czyli no, cyberpunk też mocno i zahacza to mocno o krwawy sport, bo dokładnie tym jest. Jest to sport przyszłości, gdzie zamiast grać piłką czy innym, nie wiem, frisbee, będziemy do siebie walili ołowiem. Bardzo blisko nam jest do tego. Jest krwawo, jest brutalnie, jest korporacyjnie. Jedyne, czego mi brakuje, to większej ilości reklam, żeby to był taki pełny konsumpcjonizm. O, zobaczcie, ten komentator, który jest zresztą jest świetny, powinien rzucać tekstami w stylu: no tutaj macie healing pod, jak bohater do niego podejdzie, może się podleczyć. I tutaj wali reklamę, kto w tym dniu sponsoruje to, zamiast powiedzieć, że a, to tam korporacja zapewniła. Nie, to powinna być pełna reklama i jest zniżka na produkty. Ta. W trakcie trwania tego meczu możecie kupić to i tamto i siamto taniej i najlepiej by było, gdyby jeszcze to było połączone z merchem tej gry. Faktycznie, do tego przejdziemy zaraz, mieć tą integrację, że w trakcie rozgrywki można sobie coś tam kupić ze sklepu od nich. To by było już w ogóle tak po bandzie meta, rozbita czwarta ściana i ja byłbym zachwycony, ale to i ja. Postacie są inspirowane wieloma dziełami popkultury. Macie trochę mangi, macie trochę anime, są takie, no, runiny, które mocno uderzają w klimat tego, co ostatnio było popularne w mandze i anime, przynajmniej kojarzę tą maskę. Jest też troszkę Overwatcha, powiedzmy sobie szczerze, jest trochę Overwatcha i jest dużo starych hollywoodzkich filmów, które podnosiły ten motyw właśnie takiego krwawego sportu, więc ja jestem zachwycony, ale ja też się wychowywałem na niektórych tych elementach, więc to uderza w moją mańkę bardzo. Jeżeli chodzi o grafikę, jest ładna, jest dużo detali, troszkę chaotyczna. Wydaje mi się, że był taki zamysł dla ludzi, którzy nie siedzą w klimacie, może być zbyt chaotyczna, ale ja też podpalałem wszystko na maksa, wszystkie te aberracje chromatyczne, całą resztę, szum, ziarno, do granic możliwości u mnie jest ciapnięte, więc to wygląda jak wygląda i mi się to podoba. Jest ten gritty klimat lat 90. kina lat 90., które pokazywały ten futuryzm, jak to ma wyglądać, i wbrew pozorom idziemy w tym kierunku totalnie, ale w troszkę bardziej HD, czy może nawet 4K, więc jeżeli to wam przeszkadza, to da się część tych efektów skręcić i gra też wygląda ładnie i estetycznie, ale to chyba nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o muzykę, jest energetyczna, może nawet bardzo energetyzująca, to jest chyba lepsze określenie i to jest najlepsze, co ja mogę powiedzieć, bo słuch nie jest moim najlepszym zmysłem. Jeżeli coś nie jest klasycznym
rockiem, to dla mnie jest takie, no jest muzyka, jest, trudno mi powiedzieć cokolwiek więcej. Jeżeli chodzi o grywalność, gra się w to podobnie do większości XCOMów. Jest turowa, nasza tura, tura przeciwnika, ustawiamy się linia strzału, są zagrania takie typowe dla tej rozgrywki, czyli normalny strzał, albo jakieś takie przeskoczenie przez przeszkodę, żeby się wbić we wroga, przeładowanie jak nam się amunicja skończy, pilnowanie przestrzeni, czyli cokolwiek, co jest w zasięgu naszego wzroku, dostanie strzała jak tylko się ruszy. Jest mnóstwo tych takich zagrywek znanych z ala XCOMowych gierek, więc tutaj Ameryki nie odkryto, raczej sam setting, raczej ten spot jest tutaj ciekawy, jeżeli o to chodzi. I jest też jedna rzecz, która mnie zachwyca, czyli integracja z Twitchem. Jest na tyle duża i na tyle fajna, że widzowie mogą reagować na to, co się dzieje, czyli tam jest publiczność, jak się rozejrzycie, to za krawędziami mapy widać ludków, którzy tam się bujają i jest integracja z tym. Ci, którzy są na streamie i coś tam klepią, mają wpływ na tych ludków, żeby było zabawniej. Też z tego, co rozumiem, reakcje widzów na Twitchu mogą wpływać na rozgrywkę, czyli widzowie, którzy domagają się, żeby tam, nie wiem, hillpody były postawione albo żeby dorzuciło nam więcej przeciwników, mogą na to wpłynąć. Będą różne reakcje, które sprawią, że grającemu będzie albo trudniej, albo łatwiej, w zależności od tego, co będzie chciała jego publiczność. To jest dość ciekawe. A przy rozgrywce, nie wiem, mano-mano, gracz kontra graczy, jeżeli jest tutaj PvP, bo w sumie nie wiem, a może nawet sprawdzę, gdzieś to się uda sprawdzić. Gra jest na razie oznaczona jako single player, więc bardzo możliwe, że nie będzie miała koopa. Szkoda, bo gdyby był koop, to widzowie na Twitchu mogliby wpływać, kto której drużynie bardziej pomoże albo zaszkodzi. To by było bardzo ciekawe i bardzo wredne jednocześnie. Jeżeli chodzi o sterowanie, klasyk, klikacie myszką, lewym się wybiera, prawym się wysyła. Spację można potwierdzać, wsadę, możecie przesuwać mapę i jest wygodnie, jest czytelnie, nie ma większego problemu. I oczywiście jest język polski i tłumaczenie jest świetne. Tłumaczenie jak tłumaczenie, to jest polska gra, więc język właściwy bardzo. Ale jest to zrobione dobrze, ten scam po angielsku, te śmiecie przetłumaczone jako patusy, widać, że ludzie robiący grę czują klimat, wiedzą, w co uderzać i mnie to zachwyciło, ale ja jestem też specyficznym odbiorcą, jeżeli o to chodzi. Macie chwilę bez mojego monologu. Razor Sharp Sword. Setting up a kill zone. And a direct hit! And the sword is out! To, co wam mogę powiedzieć, to, że gierka jest świetna. Dla mnie kupić albo nie kupić ten produkt opiera się bardziej na fakcie, jak bardzo to wam się spodoba, odbiorcom, bo to jest coś, co chciałbym przeżyć z wami na streamie, na Twitchu, a nie koniecznie grając sam dla własnej przyjemności, bo od tego mam Hard Westa 2, za którego się zabieram. No i oczywiście Phantom Doctrine, pierwszego Hard Westa nie posiadam chyba dalej. Więc jest kilka gierek w tym klimacie, które chcę ograć, które są na mojej liście do ogrania, ale tutaj ten element integracji z Twitchem to jest takie, jeżeli wy będziecie zachwyceni, to ja ten produkt złapię, żeby móc zagrać. Więc to jest dla mnie kupić, nie kupić tę grę, a z waszej perspektywy nie wiem. Macie link na dole w przypiętym komentarzu do Steama, który jest jakby z kodem danym od twórców, więc jeżeli przez ten link wejdziecie i dodacie na wishlistę, to twórcy będą widzieli, że jesteście ode mnie. Coś nowego, wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie lecieć. I to tyle, ja wam dziękuję, życzę wam miłego dnia, dobrego dzionka, świetnych demówek do ogrania. Widzimy się przy najbliższej okazji, do następnego i hej! Ta-da!